Cześć, tu Agata. Zapewne jesteś w ciąży i masz mnóstwo pytań odnośnie porodu, połogu i pielęgnacji noworodka. Tyle decyzji do podjęcia. Co spakowałam do torby do szpitala dla dziecka? Zostań ze mną, a dowiesz się czego wziąłem zdecydowanie za mało. Dodatkowo, mam dla ciebie niespodziankę, zapraszam. Film z torbą dla mamy jest już na kanale, koniecznie obejrzyj. Link zostawiam na górze i w opisie. Niespodzianka, o której mówiłam, to jest taka oto bezpłatna lista z rzeczami, które należy spakować do torby do szpitala. Lista została opracowana i stworzona przeze mnie tubi mam, a całość podzielona jest na dwie sekcje: kosmetyki i akcesoria oraz ubranka i inne. Możesz pobrać ją na telefon, tablet. Komputer lub wydrukować ją, tak jak ja. Co zrobić, aby pobrać listę? Zasubskrybuj mój kanał właśnie teraz. Dziękuję. Teraz możesz wejść w opis i pobrać listę bezpłatnie. Okienko z przyciskiem pojawi się na dole strony. Ważnym i przydatnym elementem tej listy są rubryki, gdzie możesz wpisać rozmiar ubranek lub ich ilość, a obok zanotujesz, gdzie znajduje się dana rzecz w, to w torbie. Bardzo przydatna notatka dla osoby towarzyszącej. Przejdźmy już do pierwszej sekcji, czyli kosmetyki i akcesoria. Podkłady jednorazowe warto mieć, chociaż szpitale powinny je oferować. Jedna mała paczka pieluszek jednorazowych. Polecam te bambusowe. Mokre chusteczki water wipesy. Na wszelki wypadek warto zabrać sterylny smoczek w takim pojemniczku. Jedna maść do pielęgnacji pupy. A może być linoma, kalantan, maść cholesterolowa. Polecam zabrać jedną małą butelkę na wszelki wypadek. Ja miałam szklaną Philips Avent o pojemności 120 ml. Lepiej korzystać ze swojej niż ze szpitalnej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pielęgnacji noworodka, zapraszam do mojego filmu na ten temat. Link zostawiam tu na górze oraz w opisie pod spodem. Znajdziesz tam również wszystkie nazwy i marki wymienionych przeze mnie rzeczy. Rzeczy dla dziecka zapakowałam w oddzielną mniejszą torbę. Jest to zwykła torba sportowa z dekatronu o pojemności 20 litrów, kosztowała około 30 zł. Można ją złożyć do takich malutkich rozmiarów, więc w szafie zajmuje niewiele miejsca rewelacyjnie przydaje się podczas wyjazdów żeby spakować najbardziej potrzebne ubranka i rzeczy e, zabawki dla dziecka kosmetyki i ubranka spakowałam w takie torebeczki strunowe z IKEA, a wszystko było opisane markerem na przykład ubranka rozmiar 56, pieluchy tetrowe e, jeśli ktoś Cię odwiedzi w szpitalu a Ty poprosisz go o podanie czegoś z torby będzie to dla niego znaczne ułatwienie warto zabrać około Czterech sztuk pajacyków, no i oczywiście na wszelki wypadek przygotuj w domu jeszcze kilka dodatkowych zestawów ubranych dla dziecka, więc jeśli zabraknie Ci ich w szpitalu, będziesz miała przygotowany w znanadrzu. E, oczywiście body z krótkim rękawem, najwygodniejsze do zakładania dla rodzica są te rozpinane przez środek lub kopertowo. Zapraszam cię do obejrzenia filmiku, w którym tłumaczę co to są śpiochy, body kopertowe czy półśpiochy, link oczywiście zostawiam tutaj na górze oraz na dole w opisie warto zabrać body z długim rękawem. A pieluszki tetrowe, bambusowe Mi najbardziej przypadły do gustu Bambusowe z Miley, z Miley A tetrowe z Motherhood Pieluszki tetrowe za 3 zł Są beznadziejne Moje po dwóch praniach się podziurawiły można wziąć też jedną malutką pieluszkę w rozmiarze 25 cm na 25 cm do podcierania buzi, gdy dziecku się uleje lub mleko będzie uciekać z buzi. Skarpetki, które polecam zabrać zdecydowanie bardziej niż łapki nie drapki, zazwyczaj pajacyki mają też już wszyte takie łapki. Ogólnie ani razu nie założyliśmy tych łapek. Ale gdy była taka potrzeba w szpitalu, to lepszym rozwiązaniem była skarpetka, której dziecko sobie nie ściągnie. Dwie czapeczki w zupełności wystarczą. E, jeden ręcznik z kapturem też może się przydać, także warto wziąć. Dwa kocyki, ciepłe i rożek. Oczywiście warto jest mieć przygotowany zestaw od razu po narodzinach dziecka, ale. To spakowałam do torby dla mamy. Jeżeli jeszcze nie widziałaś tego filmu, to zapraszam Cię do obejrzenia. Tam też czeka na Ciebie lista dla mamy. Dziękuję za oglądanie. Trzymam kciuki za y, pomyślny poród. Mam nadzieję, że moja lista będzie dla Ciebie pomocna. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama i Facebooka. Tam możesz ze mną porozmawiać. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!